Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale po troszkę dłuższej przerwie i od razu chciałabym się wytłumaczyć i powiedzieć, że jest ona spowodowana tym, że po prostu nie miałam za dużo czasu. Kończyłam jeden z moich kierunków, a dokładnie artystyczne projektowanie ubioru. Jeżeli mnie obserwujecie na Instagramie, to mogliście zobaczyć, że przez ostatnie pół roku działałam nad moją kolekcją dyplomową. Ostatnio też można było zobaczyć moją kolekcję podczas Raków Fashion Week. No i myślę, że teraz będę miała już troszkę więcej czasu na nagrywanie i mam nadzieję, że te filmiki będą się pojawiały tutaj częściej. Dzisiaj w filmiku nie będę sama, bo będzie tutaj gość. Jeżeli mnie obserwujecie na Instagramie, to możecie się domyślić, kto to będzie. A jeżeli mnie jeszcze nie obserwujecie, to myślę, że jest to idealny moment, żeby to zrobić. Ten gość będzie oceniał moje stylizacje. Stworzę stylizację na podstawie tego, co wiem o tej osobie i co ona może lubić lub nie. Więc zapraszam Was do oglądania. Zabieram Was do mojej garderoby, gdzie wspólnie stworzymy stylizację. Myślę, że w tym momencie zdradzę Wam, kim jest nasz gość, ponieważ to będzie miało duże też znaczenie w związku z wybieraniem przeze mnie stylizacji. Chciałabym podejść do tego trochę tak psychologicznie i zrobić różne stylizacje w różnym stylu i po prostu zobaczyć, jak ta osoba zareaguje. A więc dzisiejszym oceniającym moim stylizację będzie moja młodsza siostra. Na pewno chciałabym stworzyć różne stylizacje, nie tylko takie, które mogłyby się jej spodobać, ale jestem ciekawa, jak zareaguje również na te, które wiem, że mogłyby nie być w jej typie. Biorę pod uwagę też to, jakie są jej ulubione kolory i kolory, w które się nie ubiera. Pierwszą stylizację stworzę całą w kolorze czarnym, ze względu na to, że ona nigdy nie ubiera się na czarną. Tak naprawdę nie pamiętam, czy kiedykolwiek miała coś czarnego na sobie, ona uwielbia kolory, ale ostatnio nagrywałyśmy wspólnie filmik na TikToka, gdzie właśnie miała stworzyć dla mnie stylizację na podstawie butów, które jej zaproponowałam. Te buty były czarne i ona stwierdziła, że skoro jest jakiś element czarny, to cała stylizacja musi być czarna, dlatego też tworzę całą czarną stylizację i zobaczymy, czy ona właśnie zareaguje na to w ten sposób, że jest za mało koloru, czy może jednak stwierdzi, że jeżeli jest kolor czarny i jest cała czarna stylizacja, to właśnie, że będzie ok. Jest to taka zwykła, przylegająca do ciała sukienka. No i zaraz zobaczymy, co do niej jeszcze dobierzemy. Do tej stylizacji na pewno jeszcze dołożymy właśnie takie buty na platformie. I właśnie ostatnio nagrywając filmik na TikToka, gdzie miała stworzyć dla mnie stylizację, jako pierwszy element zaproponowałam te buty, więc w sumie jestem ciekawa, czy będzie je pamiętała. Myślę, że tą stylizację możemy zrobić na dwa sposoby. Możemy do niej dopasować albo taki czarny płaszcz, albo zwykłą czarną bluzę krótką. Więc w sumie myślę, że wykorzystam te dwie opcje i po prostu zobaczymy, która opcja według niej będzie lepsza. No i na koniec taki basic, czyli czarna torebeczka. I co, teraz Wam pokażę, jak będzie cała ta stylizacja wyglądała i później zobaczymy, co na to nasz ekspert. Stylizacją w kolorze czarnym. Płaszcz się nie podoba. Płaszcz się nie podoba? No dobrze. Sukienka się podoba. No, sukienka się podoba. A co sądzisz o torebce? Nie podoba. Nie podoba? Na szczęście w tej stylizacji przygotowałam alternatywne rozwiązanie, właśnie na wypadek, gdyby się nie podobało. Także wracam teraz z troszkę poprawioną stylizacją. Co w takiej sytuacji? Zamieniłam płaszcz na bluzę. Czy teraz trochę lepiej, czy nadal? Nie do końca. Lepiej. Lepiej, tak? Czyli w tym już mogłabym wyjść. A co sądzisz o kolorze całej stylizacji? Czy czarny to twój kolor? Tak? Nie widziałam nigdy cię w czarnym ubraniu. Nawet skarpetek nie masz czarny. Czarny to twój ulubiony kolor? Tak? Chyba nie. Zielony i niebieski. Już nie jest? Zielony już nie jest twoim ulubionym kolorem? Ups. No dobra, czyli stylizacja jest powiedzmy taka 6 na 10. Udało nam się uratować sytuację i jest w miarę okej. Okay. Lecimy dalej, zobaczymy, co powie nasza oceniająca. Jako kolejny outfit stwierdziłam, że zaproponuję po prostu stylizację, którą mam na sobie. Jestem bardzo ciekawa, bo jest to taka młodzieżowa stylizacja. Jestem ciekawa, jak zapatrują się na takie trendy dzieci w przedszkolu. Do tego dołożę jeszcze taką skórzoną kurteczkę. I uwaga, to są buty takie na platformie z Hello Kitty. I chciałabym wspomnieć, że mojej siostrze bardzo się spodobały, ze względu na tą Hello Kitty. Pytała się mnie już, czy kupię jej takie, więc ciekawe, czy zwróci na to uwagę i czy stylizacja dostanie 10 na 10 ze względu na te buty. Hejter,
szczerze, co sądzisz o mojej stylizacji? Szczerze, bez skrupułów możesz mnie ocenić negatywnie lub pozytywnie. Wszystko, buty, kurtka, co ci się podoba, co ci się nie podoba, co byś zmieniła w tej stylizacji? Buty. Co buty? Podobają. Podobają? Dlaczego ci się podobają buty? Co tutaj jest takiego fajnego na niej? Hello Kitty! No właśnie, okej, okay, czyli buty super, spodnie? Ładne, okej. Okay. Coś jest brzydkiego tutaj? Coś ci się nie podoba? Nie. Wszystko fajnie? Kurtka? Taka fajna? Fajna. Fajna? Czyli rozumiem, że ubrałabyś taką stylizację do przedszkola. A co, taki odkryty brzuch tutaj? Jakby taką bluzeczkę z psim patronem miała? Też by fajnie wyglądało? Tak? Tak? No dobrze, czyli ta stylizacja jest 10 na 10, tak? Naszego hejtera. Trzecia stylizacja i to już na dzisiaj ostatnia. I tutaj zastosuję taką sztuczkę przez psychologiczną, ponieważ ulubiony kolor mojej siostry to niebieski i zielony. Ups. Więc na pewno biorę taką sukienkę i jestem ciekawa, czy stylizacja będzie dla niej najlepszą ze wszystkich ze względu na kolor, bo no jako dzieci no to właśnie zawsze zwracało się uwagę na ulubiony kolor albo ewentualnie na to, czy na danej rzeczy jest nasz idol. Ja szczerze mówiąc, gdybym miała mieć sukienkę z Hanną Montaną w dzieciństwie, na pewno to byłaby moja ulubiona, naprawdę. Ona uwielbia Psi Patrol, niestety nie mam nic Psi Patrol, ale jestem ciekawa, czy właśnie będzie faktycznie sprawiedliwie oceniać stylizację, czy raczej po prostu pójdzie w to, że to jest jej ulubiony kolor, więc ta stylizacja będzie dla niej najlepsza. Do tego taki zielony sweterek, bo jak już idziemy na całość, no to na całość, więc akurat udało mi się właśnie znaleźć drugi element garderoby zielony i myślę, że do tego ubierzemy zwykłe trampki Converse. Mamy malutki zgrzyt, bo jak chwilę temu Paulinka nam zdradziła, jej ulubionym kolorem już nie jest zielony, tak jak myślałam, więc już z niego zrezygnowałam. Jestem bardzo ciekawa, jak zarobię na tą stylizację. Mamy teraz ostatnią stylizację, więc zapytajmy eksperta, co o niej sądzi. Buty się podobają. Buty się podobają. Okej. Okay. Kienka się podoba. Okej. Okay. Sweter się nie podoba. Nie podoba się sweter, a taki niezwiązany też się nie podoba. Okej, okay, no to chcieliśmy ogołocić trochę stylizację. Czyli buty się podobają, sukienka też. A co sądzisz o kolorze sukienki? Ładny. Ładny? A chwilę temu nam powiedziałeś, że zielony jednak już nie jest twoim ulubionym kolorem. Ale ładny jest, tak? W takim razie może nam powiedz, który kolor jest teraz twoim ulubionym? Różowy. Dobrze, w takim razie już wiemy, jaką stylizację zrobić następnym razem. W takim razie, która stylizacja ci się najbardziej podobała? Z tych wszystkich trzech, które dzisiaj widziałaś, która ci się najbardziej podobała? Czarna. Czarna, okej. Okay. Czarna, tak? Później, która była druga? Buty Hello Kitty, okej, okay, czyli ta jest trzecia. Więc mamy już wyłoniony ranking stylizacji. A więc bardzo dziękujemy ekspertowi za ocenienie stylizacji. Mamy nadzieję, że Wam się filmik podobał. Napiszcie w komentarzu, która stylizacja Waszym zdaniem jest najlepsza. I do zobaczenia w następnym filmiku.